tutaj mamy autora wspaniałych dzieł poetyckich i nagle zaczyna sprzedawać kłódki, gwoździe i klucze. No to jest nadzwyczajne. I ten trzeźwy kapitalista, który jak mało kto umiał liczyć, znał wagę i potęgę pieniądza, jednocześnie miał w sobie pewną nutkę szaleństwa. No on chce po prostu dobrze żyć, no zupełnie naturalne dążenie. Jeżeli ma w Poznaniu 20-pokojową willę, to znaczy, że jest poważnym przedsiębiorcą. Dom rodzinny Hipolita Cegielskiego. Sama architektura tego domu mówi, że ma ponad 200 lat. Ja mieszkam tutaj od urodzenia. No, mój ojciec to prawie że od urodzenia, bo tutaj przyszedł jako 9-letni chłopak. To jednak jakaś więź z tym domem jest. To, co mamy w tych zdjęciach, to się wiele co nie różniło za czasów mieszkania tutaj dzieciństwa Hipolita Cegielskiego. Te zdjęcia są z roku 1912 do 1916 ubiegłego stulecia. Pokazują całą tą piękność tego terenu i na pewno ja bym mówił, że 99,9% tak było w tych czasach, kiedy tutaj dzieciństwo spędzał i urodził się Hipolit Cegielski. W 1981 roku było odsłonięcie tej tablicy pamiątkowej. No przecież to tutaj była demonstracja patriotyzmu. No bo tutaj okoliczne szkoły, władze tutaj naszego miasta i Czemysz, władze zakładowe z Poznania. To był ewenement na skalę tych naszych wiejskich i małych ojczyzn. No owszem, tam miałem wtedy tam lat naście, 13 bodajże. No ale udział brałeś. No. Wszyscy tutaj brali udział, bo częstowanie chlebkiem było, tak. Na tacy miał chlebek, kawał ten i każdy gości. Była taka mała tacka i roznosiłem chleb, na wszystkich trzeba powitać chlebem i solą. I jako tam taki mały bajtelek, tak powiem, to roznosiłem to i tych gości tutaj częstowałem. Hipolit w progimnazjum w Trzemesznie ciężko pierwsze lata życia odbolał. Rodzice mało mu być mogli pomocą, bo chodząc dzierżawami zubożeli zupełnie. Także sam zawczasu musiał myśleć o sobie. Nadzwyczajna pilność i zdolności uczyniły go ulubionym uczniem wszystkich nauczycieli. Także gdy w skutku febry nerwowej zapadł nieco na piersi, kolegium nauczycielskie podało wniosek, aby go kosztem rządu dowód wysłano. Od przybycia do Poznania, to jest w 15 roku życia, Cegielski szedł już o własnych siłach. Utrzymywał się sam, pracując na życie i na wykształcenie. Ten świat, który tutaj widzimy, jest światem młodości Cegielskiego. Świat pruski, niemiecki, to jest świat przede wszystkim urzędniczy, wojskowy i wreszcie to, co daje temu miastu kolorytu, mianowicie ten wątek polski. Poznań jako stolica polskości zaboru pruskiego. Ten przedziwny konglomerat, który formował młodego Cegielskiego, który uczył go patrzeć na świat. Cegielski był człowiekiem o bardzo mocnym charakterze. O bardzo silnej woli, o pewnym chyba też wyraźnie zarysowanym celu. On wiedział, co chce chyba, dosyć wcześnie wiedział, że chce zdobyć to wykształcenie, że to będzie dla niego pewna szansa życiowa i dążył do tego bardzo, bardzo konsekwentnie. Okazało się, że zwrócił na niego uwagę naczelny prezes prowincji poznańskiej Flotwell i to się mieściło w logice jego działań. Znaczy, popieramy tego zdolnego Polaka po to, żeby on nabrał najpierw, żeby w ogóle się czegoś nauczył, po czym poślemy go na Uniwersytet do Berlina, żeby tam liznął tej wspaniałej kultury niemieckiej i zachwycony nią stanął po naszej stronie, mówiąc krótko. Po skończeniu nauki w gimnazjum Marii Magdaleny Hipolit udaje się do Berlina. Studiuje literaturę i językoznawstwo.
Stancję dzieli z Marcelim Mottym, synem profesora gimnazjum i bratem Walentyny, z którą żywo koresponduje. Pracę doktorską De Negatione, obronioną w 1840 roku, zadedykuje monarsze Fryderykowi Wilhelmowi III. Podczas wakacji u zaprzyjaźnionych ziemian ciężko zachorował. Nadzieja słaba, strata dla nas wszystkich okropna, desperowała Apolonia Motty, matka Marcelego i Walentyny. Zaczytywał się w poezji Alfonsa de la Marta. Rozstrojony mój umysł wspominał potem, serce niespokojne tęsknotą, bojaźnią, wzgardą życia, bolejąc i czując razem z tym poetą, utuliło się na czas pewien, ukołysało dźwięcznym jego pieniem. Czym jest życie? Chwilą bezsenną, zdziwieniem przelotnym pomiędzy narodzinami a zgonem, słówkiem rzuconym mimochodem przez wieczną istotę, pytaniem, które pozostanie bez odpowiedzi, zwietrzałym marzeniem, labiryntem bez wyjścia, iskrą na wietrze i błyskiem zrodzonym z nocy i w noc powróconym. On przychodzi do Poznania z człowiekiem znikąd, tam gdzieś spod Trzemeszna. Jest tu kimś zupełnie obcym. Ale on się doskonale w tym środowisku odnajduje, ponieważ odnajduje się w gimnazjum, jest wybijającym się uczniem, zaczyna bywać u swojego profesora Mottego i on wiąże się z tą rodziną. Jak to się mówi popularnie, wrzenia się w tę rodzinę, poślubiając siostrę młodych Mottych, Walentynę. Walentyna była pilną czytelniczką literatury francuskiej, a pod wpływem Hipolita także polskiej. Regularnie wertowała wydawany w Poznaniu dziennik domowy, eleganckie pismo dla pań. Młodzi cegielscy bywają w świecie, są atrakcją poznańskich salonów. Hipolit zaczyna wykładać w gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu. Przyszłość rysuje się jasno. Opinia zwierzchników. Bardzo obowiązkowy i punktualny w służbie, w użyciu dyscypliny dość zręczny, stąd też przez uczniów szanowany. A przyjaciel Marceli Motty dodawał, podbijał ich prócz tego rzetelnością w każdym słowie i objawieniem wstrętu do wszystkiego, co choćby nawet w drobnostkach na fałsz lub obłudę zakrawało. A wreszcie wpływ na nich wywierał stanowczy przez gorące przywiązanie do wszystkiego, co narodowe i przez zapał, z którym dzieła poetów polskich rozbierał i literaturę polską wykładał. Piórem się parał, napisał naukę poezji i jej rodzajów oraz znaczny zbiór najcelniejszych wzorców poezji polskiej do teorii dostosowanej. Było to dzieło ogromne. Było wiernym towarzyszem każdego domu polskiego. Także to było nie tylko dzieło stricte naukowe, z którego korzystali specjaliści, ale trafiło do szerokiego grona społeczeństwa. Nauka poezji to były przede wszystkim wypisy z literatury oświeceniowej i romantycznej, często wówczas niedostępnej inną drogą. Teksty zawierały niekiedy także czytelne przesłanie wychowawcze dla młodych czytelników, jak na przykład taka aforystyczna pochwała klas niższych i średnich w narodzie. Porównanie. Czym jest wino w naczyniu, tym klasy w narodzie. Z wierzchu szum, w środku czystość, a drożdże na spodzie. Franciszek Morawski. W latach 40. w Poznaniu narasta atmosfera radykalnych spisków. W całej Europie rodzą się nadzieje na polityczne zmiany. Ale Hipolit Cegielski nie jest zwolennikiem konspiracji. Być może zbyt ceni sobie to, co ciężką pracą osiągnął. Lub jest po prostu zbyt wielkim realistą. Jest przygotowywane powstanie. Ono wybucha w 1946 roku. No i teraz w tych przygotowaniach do powstania bierze udział młodzież gimnazjalna. No, uczniowie Hipolita Cegielskiego.
Władze wpadają na ślad tych spisków. Zwołano zebranie, na którym władze gimnazjum domagały się, aby nauczyciele przeprowadzili rewizję w stancjach swoich uczniów, poszukując broni. I on wtedy mówi, że nie może tego zrobić jako Polak i jako nauczyciel. Jemu się jeszcze wtedy może wydawać, że państwo pruskie akceptuje polskość jako tą dopuszczalną formę bycia pruskim poddanym. Ostrość, jaką Cegielskiego potraktowano, mogła wynikać także z pamięci o tym, że to jest człowiek, który w zasadzie powinien być człowiekiem naszego zaufania, że my, państwo, tyle mu dało, a on, proszę bardzo, odwdzięczył nam się tego rodzaju niesubordynacją. Spiskowcy chcieli oswobodzić Polskę. Skończyło się na jednej potyczce, stoczonej wczesnym rankiem 4 marca 1846 roku pod krzyżem na Chwaliszewie oraz na setkach aresztowań. Profesor Cegielski za swą niesubordynację, odmowę rewidowania uczniów, zostaje wyrzucony z pracy. To dla niego katastrofa życiowa. Hipolit Cegielski składa wyjaśnienia i odwołania. Zapewnia, że nie sympatyzował z ówczesnym ruchem polskim. Odczuwa najgłębszą skruchę za owe nieposłuszeństwo i prosi o wzgląd na przygnębioną tylu nieszczęściami rodzinę. Zdawało się, że uda mu się znowu wrócić jako na stanowisko profesora. Ale w międzyczasie podejmuje niezwykłą decyzję. To niezwykłe. On, subtelny znawca literatury, pisarz, nagle, państwo, postanawia się przemienić w przedsiębiorcę. Hipolit Cegielski decyduje się, aby otworzyć w powstałym bazarze niedawno sklep produktów żelaznych. Cegielski jest przyzwyczajony do tego, że musi polegać tylko na sobie. Jedyną rzeczą, którą mógł zrobić, to jest pójść w coś, co byśmy określili mianem biznesu po prostu. W tym swoim nowym wcieleniu pożytkował cechy, które okazywały się niezwykle przydatne. Dbałość o szczegół, dokładność, precyzja. A to wszystko cechy, którymi odznacza się porządny filolog. Wyrzucony z posady nauczyciela literatury w poznańskim gimnazjum, Hipolit Cegielski nie chce i nie może dłużej czekać. W Berlinie Cegielski na pewno obejrzał zakłady Borsiga, wielką fabrykę parowozów i odlewnie. To była ścisła czołówka europejskiego przemysłu. A praktykował u wielkiego kupca wyrobami żelaznymi Piera Louisa Ravenego. Ktokolwiek zna gałąź handlu tę czy inną, wie, ile w na pozór prostej rzeczy jest szczegółów, których wyuczyć się należy. Rachunkowość, księgi, źródła towarów, korespondencje handlowe, technika. Sam towar tak różnej wartości i pochodzenia wymaga poznania głębszego. W pół roku jednak Cegielski był już w stanie pomyśleć o handlu na własną rękę. We wrześniu 1846 roku Hipolit zakłada w bazarze skromny sklep z wyrobami żelaznymi. Tak wówczas wyglądały podobne sklepy. Dla uruchomienia interesu musi pożyczać pieniądze. To budziło grozę teściowej Apolonii Motty. Hipolit kapitałami przewraca, szachruje, ciekawam, jak się z tego wywinie. Handlem zajmowali się wówczas w Polsce mieszczanie, najczęściej pochodzenia żydowskiego lub niemieckiego, a Cegielski pochodził z polskiej szlachty, nawet jeśli nie majętnej. Czy wypada, żeby zająć się taką właśnie profesją osobie tego typu jak Hipolit Cegielski? I on tu rzeczywiście przekracza pewne granice i proszę sobie wyobrazić, zaczyna mu się doskonale powodzić.
W ówczesnym społeczeństwie polskim samo już obracanie pieniędzmi, działalność nastawiona na zysk, były moralnie podejrzane. Dokumentuje to obraz Feliksa Pęczarskiego „Lichwiarz” z połowy XIX wieku. Poznański dziennik domowy roztrząsał. Było, a poniekąd jest jeszcze zasadą, że dobry byt i bogactwo są zepsuciem rodzaju ludzkiego. Historycy dowodzili, że wszystkie narody tak długo tylko wzrastały, były sprawiedliwymi, pracowitymi, chodziły koło oświaty, uznawały równość, dopokąd były ubogimi. Te bariery i przesądy przełamuje ruch wielkopolskiej pracy organicznej. Jednym z głównych celów ruchu było stworzenie, wzorem krajów zachodnich, silnej polskiej warstwy mieszczańskiej, która będzie mogła od szlachty przejąć narodowe obowiązki. Kariera Hipolita jest dokładnym wcieleniem tych celów. Marzec 1848. Gdy Hipolit stawia pierwsze kroki jako przedsiębiorca, w Berlinie wybucha Wiosna Ludów. Zbuntowani Berlińczycy uwalniają polskich więźniów, aresztowanych 2 lata wcześniej. Upada pruska cenzura. Poznaniacy fetują uwolnionych więźniów. Formują się polskie oddziały zbrojne, w tym oddziały kosynierów. Do Poznania przybywa Juliusz Słowacki. Wierzy, że duch historii wcielił się w wielkopolski lud. Słowacki w liście do matki. Co chciałem, stało się. Pola przyległe pełne są ruchu, przy ogniskach nabożne pieśni śpiewają, ofiarują się, ciała kładą za ducha nieśmiertelność, Boży czas zaczynają, miesiąc ten życia mojego pełny cudów. Jest rok 1848, jest Wiosna Ludów, są znowu pewne nadzieje na odzyskanie niepodległości, które kończą się niepowodzeniem. Ale tu warto wspomnieć, że Hipolit Cegielski jest twórcą Gazety Polskiej. Pierwszy rzeczywiście niezależnego dziennika, pierwszym takim artykułem jest Polska zmartwychwstaje. Możemy powiedzieć, że jest w jakimś sensie też twórcą nowoczesnego dziennikarstwa. Gazeta pod kierunkiem Hipolita odznaczała się niepraktykowaną u nas śmiałością i otwartością w obronie sprawy polskiej. Za każdy niemal jej artykuł ówczesny, dziś by redakcja poszła przed kratki i do kozy. Pomysł na to, żeby sprzedawać jakieś narzędzia rolnicze, był rzeczywiście znakomity, co wynikało nie tylko być może z kalkulacji samego Cegielskiego, ale z tego, że on posiadał dobre kontakty z miejscowym ziemiaństwem. To się wiązało z wielką cywilizacyjną przemianą całego świata, bym powiedział. Cegielski z jego fabryczką, najpierw ze sklepem, później z warsztatem, później z fabryczką, później z fabryką, wstrzeliwują się doskonale w tę tendencję. Hipolit Cegielski jest ważnym uczestnikiem cywilizacyjnej przemiany, jaka się odbywa w Wielkopolsce. W ciągu życia dwóch pokoleń następuje unowocześnienie wielkopolskiej wsi. Wchodzą w użycie nieznane przedtem lub udoskonalone maszyny i narzędzia rolnicze, często właśnie produkcji Hipolita Cegielskiego. Włościanie organizują się w kółkach rolniczych. Wielkopolskie rolnictwo osiąga zachodnioeuropejski poziom. Te pierwsze próby takiej fascynacji techniką w literaturze XIX wieku, one są naiwne, ale jest autentyczna fascynacja, kiedy Orzeszkowa pisze kolej żelazna, magiczne to słowo, a to jest mniej więcej początek lat 60., no to w tym jest naprawdę miłość, czułość. Mówimy o Cegielskim, trzeźwy entuzjasta i to ładnie oddaje, jako oksymoron, ale on naprawdę idealnie oddaje istotę jego działalności. Trzeźwy entuzjasta, czyli człowiek, który zajmuje się kupiectwem, handlem i tak dalej, a który jednocześnie też uwielbia poezję. Dytylamp na kolej żelazną. Leci życie, czas potraja, grody, rzeki, morza spaja. Zbliża się kres ku kresowi, łączą ludy, wiążą kraje. Biegun bratu biegunowi sąsiednią rękę podaje, żebyś, że Boga nakazem przewraca się postać świata. Dziś się
rozdwajał żelazem. I dziś żelazem się brata. List ten kilka lat temu pojawił się na aukcji antykwarycznej i zachwycił mnie. Cegielski sprzedał jakiemuś klientowi wielki kocioł do parowania ziemniaków na karmę dla świń. I z niezwykłym pietyzmem, dokładnością, dbałością o szczegóły Cegielski upomina swojego klienta o to, żeby dbał o nabyty u niego garnek. To rzecz zupełnie niezwykła, ale też rzuca bardzo ciekawe światło na Cegielskiego. Dbałość o klienta, rozumiemy. Ale Cegielski w tym nowym swoim wcieleniu miał również świadomość, użyję tego terminu nowego, dzisiejszego, targetu, do którego się zwraca. A jego target był dość osobliwy, bo to byli rolnicy i właściciele ziemscy, którzy chronicznie cierpieli na brak gotówki. W aktach księgowych majątności Jarocińskiej z 1858 roku możemy znaleźć rachunek wystawiony przez firmę Cegielskiego za dokonane zakupy, jak również i za naprawy urządzeń rolniczych. Firma Cegielskiego dbała o swój wizerunek i można zauważyć, że nie posiadała już, nazwijmy to, papier firmowy, na którym były wystawiane te rachunki. Na łamach czasopisma Przyroda i Przemysł Cegielski publikuje opisy swoich wyrobów, narzędzi rolniczych. Jest w tej dziedzinie zdecydowanie liderem w Wielkopolsce. Ma też odbiorców w innych dzielnicach. Oto jak podsumowuje pierwsze 10 lat swojej biznesowej działalności. Wnet po otworzeniu rękodzielni około 80 różnych rzemieślników ciągłe w niej znalazło zatrudnienie. Wyrabiam dziś w niej przeszło 80 różnych machin i narzędzi rolniczych. Od pługa i radła począwszy, aż do żniwiarek, młockarni i różnych machin złożonych. Poznań był twierdzą. I nam trudno sobie wyobrazić w tej chwili, że na dzisiejszej ulicy Kościuszki kończył się Poznań. Bogate ziemiaństwo w całej Europie starało się udowodnić swój prestiż poprzez odpowiednią rezydencję. A tu w Poznaniu nie bardzo było, wiecie to, stworzyć. Na ulicy Podgórnej wybudował rezydencję w stylu włoskim. Naprawdę wspaniałą. Miało taki charakter posiadłości ziemskiej, więc nawet tam były jakieś obory, tak żeby zamanifestować, że jest to rezydencja ziemiańska. Cegielski doskonale też rozumiał to, że jako właściciel przedsiębiorstwa on musi odpowiadać pewnemu standardowi społecznemu sfery, do której aspiruje. Stąd też ten jego taki szeroki gest i rzeczywiście taka chęć zaprezentowania się jako ten rzeczywiście solidny. Jeżeli ma w Poznaniu 20-pokojową willę, to znaczy, że jest poważnym przedsiębiorcą. Mówiąc krótko, tak będzie zawsze w warunkach gospodarki kapitalistycznej. Tu chodzi też o markę tej firmy, którą prowadzi. Ale też to wynikało prawdopodobnie, jak sądzę, z jego też osobistych upodobań. Znaczy on wychodząc jako ten arywista, ten parweniusz, który dochodzi do pieniędzy, no on chce po prostu dobrze żyć. No, zupełnie naturalne dążenie. Oznaką statusu społecznego przedsiębiorcy były też wyjazdy do uzdrowisk i kąpieli morskich, stały element życia państwa Cegielskich. W rodzinie pojawiła się trójka dzieci. Tu dwójka z nich, Stefan i Zofia. Walentyna coraz częściej narzeka na zdrowie. Mam codziennie pijać ze serwatką tutejszą wodę, co mi ma mocy, czerstwości i ciała przysporzyć, pisze do matki z jednego z uzdrowisk. Stan Walentyny budzi niepokój bliskich. Nie tylko w domu, ale niemal w jednym pokoju siedzi. Tak o niczym nie myśli, tylko o swym gardle i płucach. Obawiam się, że to nudne i arcynudne życie, jakie ona wiedzie, nareszcie jej doprawdy coś złego sprowadzi. Rok
założenia głównej fabryki Cegielskiego był dlań razem rokiem oznaczonym największą, niepowetowaną dla rodziny stratą. Stracił w nim młodą jeszcze towarzyszkę, do której od szkolnych niemal czasów był najczulej przywiązany. Walentyna umiera, gdy Hipolit jest u szczytu powodzenia. Rozbudowana fabryka Hipolita Cegielskiego znalazła lokalizację przy ulicy Strzeleckiej w Poznaniu. To już nie tylko fabryka maszyn i narzędzi rolniczych, to również odlewnia, lejarnia, jak wówczas mówiono, która przyjmowała najtrudniejsze zlecenia, jak na przykład olbrzymi pojemnik na gaz dla poznańskiej gazowni. Za czasów Hipolita wykonanie było trudniejsze niż w dzisiejszych czasach. Żeby być przekonanym o dobrym wykonaniu zawodu, trzeba i dotknąć to, i trzeba zobaczyć, poczuć, jak to boli, jak to grzeje. I wtedy to jest ta satysfakcja. Prawidłowo wykonany odlew pod nadzorem gospodarza. Największą dumą fabryki Cegielskiego stają się lokomobile, przenośne lub samobieżne maszyny parowe. Cegielski reklamuje je na łamach prasy. To szczyt ówczesnej techniki. Produkowane są przez kilkadziesiąt lat. Jeszcze w okresie międzywojennym znajdują zastosowanie w rolnictwie i robotach leśnych. Ten smog ogromny to jest tak zwana lokomobila parowa, wyprodukowana przez HCP Cegielski w 1919 roku. Była ona inaczej według instrukcji nazywana parowozem drogowym. Pracowała jako maszyna pociągowa zasadniczo. Następnie mogła napędzać za pomocą koła zamachowego, czyli koła pasowego, maszyny rolnicze, młyny. Lokomobila według instrukcji zużywała na 10 godzin pracy 500 kg węgla i 3000 litrów wody. Posiadała dwa biegi. Bieg wolniejszy to był od 3 do 4 km na godzinę, a ten szybszy do 13 km na godzinę. Klienci są początkowo jego dawni znajomi przez rodziny ziemiańskie, ale jego fabryka zdobywa sobie rozgłos europejski. On wystawia na renomowanych wystawach w Berlinie, w Petersburgu, w Paryżu. Na fabrykę Cegielskiego, ze względu na poziom jego wytworów, spada deszcz medali międzynarodowych. Proszę sobie wyobrazić, że nawet minister pruski von Zellhoff wyróżnia Cegielskiego medalem za osiągnięcia dla przemysłu pruskiego. Eksponatów numerowanych jest nieco ponad 900, natomiast gdyby policzyć każde zdjęcie osobno, każdą kartę w albumie ze zdjęciem, każdy dokument, każdą kartę dokumentu, to tych obiektów jest kilkanaście tysięcy. Pod koniec zeszłego roku zostały przekazane te obiekty przez HCPSA. To są fotografie z dwudziestolecia międzywojennego. Wcześniejszych zdjęć niestety nie ma. To, co leży przed nami, to są te najstarsze obiekty, które zostały nam przekazane. Plany firmy, plany z ulicy Strzeleckiej jeszcze. Jeszcze jeden eksponat ze zbiorów przekazanych przez HC Gielski Poznań do poznańskiego ratusza. Najstarszy sztandar fabryki Hipolita Cegielskiego z 1912 roku. Cegielski jest w centrum, jest w Poznaniu, on jest aktywny, no jest taka fabryka oczywiście, z tymi rozmaitymi przedsięwzięciami promocyjnymi, które oni urządzali, ten przejazd lokomobilą przez Poznań i tak dalej, plus jego aktywność społeczna w Towarzystwie Naukowej Pomocy. W latach 60. możemy rzeczywiście tak powiedzieć, że Cegielski jest pierwszą postacią polskiego życia publicznego w tej dzielnicy. Przez kilka lat, do swojej śmierci. Towarzystwo Naukowej Pomocy, założone jeszcze przez Karola Marcinkowskiego, ojca wszystkich prac organicznych w Wielkopolsce, miało na celu wspieranie ubogiej młodzieży polskiej w zdobywaniu edukacji i praktycznych zawodów. Hipolit Cegielski, który sam był kiedyś ubogim uczniem, przez blisko 20 lat kieruje pracami towarzystwa. Fragment jednego ze sprawozdań. Pośród tysiąca stypendystów, pięciu wyszło na chirurgów,
trzech na weterynarzy, jeden na nauczyciela seminaryjnego wyższego, trzech ukończyło nauki w malarstwie, muzyce i śpiewie kościelnym, 211 złożyło popis na nauczycieli elementarnych. Przez edukację, przez pragmatyzm, przez pracę organiczną podnosili poddanego do rangi obywatela. Organicznicy traktują społeczeństwo jako jeden organizm, w którym wszystkie elementy, jak w organizmie człowieka, no, muszą być skoordynowane, prawda? Powinna być kooperacja, powinna być współpraca, współuzależnienie. Kraszewski chciał przybyć do Wielkopolski już od jakiegoś czasu. W 1867 roku doszło w końcu do długiej, dziesięciodniowej, jak później określano, triumfalnej wizyty w Wielkopolsce. Wizyta rozpoczęta 23 maja 1867 roku została zainicjowana przez Hipolita Cegielskiego, który właśnie w bazarze witał Kraszewskiego. Odbył się tam obiad na 150 osób. Została wygłoszona mowa przez Hipolita Cegielskiego, jak później pisał Dziennik Poznański. Mowa długa, płomienna i uprzednio nieprzygotowana. Przezacny Kraszewski ją wszelako opowiadać narodowi słowo nie już samej idealnej miłości, ani samej pieściwej boleści, ale słowo trzeźwej prawdy. Nie dość jest płakać i boleć nad upadkiem, ale dźwigać się z niego należy. A do tego potrzeba materiału, nauki, pracy i ciągłej ofiary przez wszechstronną pracę społeczną. Choć działał na tak wielu polach, był wierny swemu literackiemu powołaniu. Nadzorował kolejne wznowienia swojej nauki poezji. Żył między romantycznym słowem a pozytywistycznym czynem. Aforyzm słowo i czyn zamieszczony w jego nauce poezji mógłby być życiowym mottem Hipolita Cegielskiego. Adam Mickiewicz. Słowo i czyn. W słowach tylko chęć widzimy, w działaniu potęgę. Trudniej dzień dobrze przeżyć niż napisać księgę. Hipolit Cegielski zmarł 30 listopada 1868 roku. Pochód żałobny był tak liczny, donosiła prasa, że kiedy początek sięgał ulicy Młyńskiej, koniec skręcał z Wrocławskiej na Podgórną. Pogoda zwabiła tłumy, zalegające ulice, a nawet dachy domów przy ulicach, którędy szedł pochód. Cegielski jest bardzo mocnym, istotnym ogniwem w łańcuchu liderów Polskiego Ruchu Narodowego w Wielkim Księstwie Poznańskim, czy w ogóle w skali ogólnopolskiej. Jego wkład w kulturę polską poprzez książki, które wydał, przez naukę poezji, o której wspominaliśmy, także inne publikacje, te językoznawcze, dotyczące gramatyki języka polskiego, to jest następna sfera jego aktywności. I wreszcie coś, co jest niezwykle istotne, także w bardzo długofalowej perspektywie dla miasta Poznania, dla tej części Polski, mianowicie jego fabryka. Coś, co on inicjuje i co w jakimś sensie trwa i określa życie naszego miasta, tej dzielnicy Polski do dzisiaj. Cegielski Poznań zatrudnia prawie 1000 pracowników. Po ponad 50 latach ery diesla i produkcji silników okrętowych oferuje układy wytwarzające energię elektryczną i ciepło dla energetyki oraz proekologiczne instalacje przerobu biomasy i utylizacji odpadów. Kontynuuje w ten sposób zapoczątkowaną przez Hipolita Cegielskiego tradycję innowacji, która zawsze była siłą napędową dla stworzonej przez niego firmy.
oni z drugiej strony na przykład naszej gminy Strzemeszna, to też nie wszyscy wiedzieli, że akurat w Ławkach się Hieronim Cegielski urodził. Także mnie to, trzeba to rozpropagowywać i to jak najbardziej na to jestem otwarty, że w każdej chwili kto chce, to może tu wejść i nie ma żadnego problemu. Zawsze tutaj mieliśmy wizytę zarządu Zakładu Cegielskiego na imieniny Hipolita, czyli 13 sierpnia. Siadaliśmy tu przy tym stole. Przed stołem, tutaj, a śpiewaliśmy przy tym. My śpiewali piosenki, wspominali dawne czasy. Myśmy mieli wtedy żniwa, bo wiadomo, że tego dnia zawieszamy działalność na jeden dzień, bo przyjadą panowie, zawsze mówimy Cegielszacy. Zawsze mówimy, przyjeżdżają, Cegielszacy przyjeżdżają. Także tutaj żeśmy obiadem ich podejmowali, tak to wiejski normalny rosół, normalne wiejskie jedzenie, taką biesiadkęśmy sobie tutaj urządzili. Może te czasy kiedyś wrócą, może ktoś inny to przejmie.